wygramy! Witam serdecznie, Paweł Nawrocki, zapraszam na kolejny odcinek Kulis Kape Piła. Mamy w sobotnie popołudnie, psiąpiący deszcz, przed nami mecz Kape Piła Lechita Kłecko, z nami jak co tydzień trener Edi Andradina. Edi, jesteśmy tydzień po bardzo ważnej wygranej, w Złotowie, w meczu bardzo prestiżowym. Sam mówiłeś, że wtedy zawodników w ogóle nie musiałeś motywować do pracy. Jak dzisiaj? Właśnie dzisiaj to jest kolejny mecz, który nie musimy się motywować, bo my mamy świadomość i wiemy, ile kosztował nam ostatni wygrany mecz. Czy punkty to było bardzo ciężko zdobywać. Jak nie będziemy tutaj dalej kontynuować tego, to z tego nic nie dało, ta ostatnia walka nasza, ostatni wygrany mecz, ostatnie spotykanie. No, dlatego dzisiaj od do końca to my jesteśmy bardzo motywowani i będziemy do końca bardzo motywowani każdy mecz. Dzisiaj pewnie lekki ból głowy, bo wypadło ci dwóch bardzo ważnych zawodników. Nie ma mózgu drużyny Pawła Nawrockiego i najskuteczniejszego zawodnika Kacpra Zielińskiego. Trudno było bez nich zestawić jedenastkę? Wiesz, na szczęście, jeżeli my mamy tutaj bardzo równy skład, nie? I jesteśmy przygotowani, na pewno nie jestem zadowolony, że Kacper Zieliński nie jest, bo pojechał sobie na wakacje i to nie jest w porządku, bo to nie jest dziecko, to jest mężczyzna, który powinien sam podawać swoje decyzje. A Paweł wiadomo, że jest kontuzja i to już nie mam wpływu na to, nie? To z tego powodu nie możemy nawet mieć jakieś pretensje, po prostu zastąpimy go z innymi piłkarzy i tyle. No, ale tak jak mówię, mam wrażenia i nadziei, że drużyna jest dobrze przygotowana i dajemy radę bez tych ludzi, których wspominałeś. Na lewej stronie pierwszy raz takie zestawienie, że Patryk Koc razem z Szymonem Turkiem. Wydaje się, że Szymon w formie ostatnio był niezły. Jak wchodził na zmiany, robił dużo dobrego. Myślisz, że to zadziała, ta lewa strona? Na pewno, że tak, nie, ale Szymon, szczerze mówiąc, to Szymon był podstawowy piłkarz nasz i miałem plan, że od samego początku miał być podstawowy, ale do tego pojawiła się kontuzja, przez tego dużo czasu spędził poza treningami i dopiero teraz możemy powiedzieć, że uważam, że on już jest w miarę gotowy do gry od samego początku. Mhm. I ostatnia rzecz, udało ci się zmieścić w składzie Kacpra Dybzińskiego i Dawida Dzikowicza. No na papierze wygląda, że to jest ultra silny napad, ale czy oni będą, czy nie brakuje trochę dla nich miejsca na boisku? Czy jedna piłka to nie będzie za mało? Nie. Tym bardziej, że Dawid ma predyspozycję wychodzić bardziej do środku, a Kacper szuka bardziej prostopadu podania. No akurat jak miałem postawić na dwa napastnika, oni idealnie dopasują do siebie. Okej, okay. Dziękuję, Edi. Dziękuję. A tutaj młodzi adepci. Kogo my tu mamy? Dzień dobry. Nasz drugi rozmówca, Michał Szpener, drugi trener drużyny. Michał, wydaje się, że drużyna Lechity Kłecko to taki trochę mecz pułapka. Dziewiąte miejsce, niby nic takiego, ale pięć meczów na wiosnę. Dwa zwycięstwa, w tym ze Spartą Złotów i trzy remisy. Jesteśmy przygotowani na tą drużynę? No, myślę, że jesteśmy w ogóle przygotowani na całą ligę. To jest bardzo dobra drużyna. Zaczęli punktować, wzmocnili się, ale to my gramy u siebie i to oni powinni się nas bać, nie my ich. Teraz sprawdzimy, kto ma lepszy scouting, czy dział medialny Kape Piła, czy dział sportowy Kape Piła. Nazwisko Oskar Kozłowski. Mówi ci coś? Tak, grał w trzeciej lidze w Swarzędzu. W Swarzędzu i w Warcie Poznań. Tak jest. Powiemy tylko naszym kibicom, którzy mogą być mniej zorientowani, że to jest nowy zimowy nabytek Lechity Kłecko. Wydaje się, że zawodnik bardzo dobry. Zgadza się. Z tego, co kojarzymy, to gra na pozycji numer 10. Ma bardzo dobre uderzenie z wolnego, no i wykończenie akcji. Dlatego będziemy na to uważali. Czyli przeciwnik rozpracowany. Jak każdy.
Okej, okay. Michał, i ostatnie pytanie. Mecz w Kłecku był takim meczem dosyć otwartym, tam wygraliśmy 4-2. Było dużo akcji w dwie strony, naprawdę skrót z tego meczu to chyba z 8 minut trwał. Czy dzisiaj też tak będzie, czy raczej mimo wszystko Kłecko się cofnie, jak myślisz? Każda drużyna będzie mocna w tym sezonie tutaj, w tej rundzie rewanżowej, bo każdy przyjeżdża do lidera i każdy chce z nami wygrać, ale to my chcemy pokazać, że jesteśmy najlepsi w tym sezonie i to my chcemy awansować. Mam nadzieję, że wygramy i tylko do przodu z każdą drużyną. Dzięki. Dzięki. Tutaj przed meczem ktoś zrobił pranie, powiesił, suszy się, chociaż słabo z tym suszeniem, bo deszcz pada. Chyba, że może ma się wypłukać. Zobaczymy. Tutaj mamy rozgrzewkę przed meczem. Nasza jest Bartek, jest, zobacz, Krystian, widzę tutaj pewne podobieństwo do ciebie u niektórych. Czy to przypadek? No nie. To już naśladują tą rzecz. Tak? Dzień dobry. Czy po tacie geny? Genów nie oszukasz. Genów nie wydłubiesz. Będzie coś z chłopaków? Co doszedł? No środka, jak doszedłeś. Jaka Krystian pozycja? Szukają cały czas. Tak? Jeszcze nie wiedzą. Ale widziałem z treningu filmik, w ślizgi raczej predysponują do gry obronnej. Czy to się zmieni? To się zmieni. Z nami Marcin Jason, trener grupy Skrzaty. Marcin, co tu się dzisiaj dzieje? Tylko pokażę. Zawodnicy przychodzą wesprzeć starszych kolegów i wyprowadzić ich na mecz. Jest to dla nich bardzo duże przeżycie, ale myślę, że też duże takie związanie z klubem i ze starszymi kolegami, czyli zawodnikami grupy seniorskiej. Czy jest to też forma nagrody? Myślę, że tak. Przede wszystkim stawiamy na to, że wszystkie działania dodatkowe to forma nagrody dla zawodników, którzy się przykładają do treningów, słuchają trenerów, no i przede wszystkim dają z siebie wszystko. Thank you.
pierwszej połowie meczu wynik remisowy 1-1 z nami Krystian Janusik. Krystian, no nie spodziewaliśmy się, że ten mecz rozpocznie w taki właśnie sposób. Piąta minuta, tracimy bramkę po stałym fragmencie gry. Dla Ciebie okiem obrońcy. Ktoś zawalił, czy Lechita super to rozegrał? Na pewno też warunki atmosferyczne. Ta piłka przyspieszyła i trochę to ułatwiło naszym rywalom. Myślę, że ten faul no, był potrzebny, bo tutaj też wyszedłby zawodnik sam na sam, więc tutaj musieliśmy tak się zachować. Trochę w przypadku, ale też mogliśmy lepiej zareagować, ale już napastnicy to powinni zrobić. Od tego momentu nasza przewaga, no właściwie chyba Lechita raz wyszedł ze swojej połowy. Ciśniemy, no ale coś nie chce tak do końca wpaść. Wiesz co, tak często się zdarza właśnie, że my ruszamy, atakujemy, drużyna przeciwna, jedna kontra, bramka, ustawiają się wtedy z tyłu i wtedy się dużo gorzej gra, dużo gorzej rozgrywa, bo ta drużyna jest pewniejsza siebie, a nam trudno wtedy wejść w mecz tak bardziej ofensywnie.